Najnowszy bilans z Wielkiej Brytanii. Wyprzedzili Francję niemal 55 tysięcy. Nowych zakażeń SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 54,990 nowych zakażeń koronawirusem oraz zarejestrowano 454 zgony z powodu COVID-19, poinformował w niedzielę po południu brytyjski rząd. Liczba nowych zakażeń jest mniejsza o 2735 niż w rekordowym bilansie z soboty, ale to wciąż trzecia najwyższa dobowa statystyka od początku epidemii i szósty kolejny dzień, gdy przekraczany jest poziom 50 tysięcy. W porównaniu z bilansem z poprzedniej niedzieli jest to wzrost o prawie 24,5 tysięcy. W ciągu mijającego tygodnia rekord liczby zakażeń pobity został 4 razy. Wyprzedzili Francję w efekcie liczba potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 wzrosła do 2,654,779 zakażeń, przez co Wielka Brytania wyprzedziła Francję i obecnie pod tym względem jest na 5. miejscu na świecie. Więcej wykryto tylko w USA, Indiach, Brazylii i Rosji. Z kolei liczba zgonów, która nie obejmuje Szkocji, jest wyższa o 9 od bilansu z soboty i aż o 137 wyższa od tego z poprzedniej niedzieli. W całym kraju z powodu COVID-19 zmarły dotychczas 75 024 osoby, z czego 65 472 w Anglii, 4578 w Szkocji, 3620 w Walii, a 1354 w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje 6. miejsce na świecie, za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Meksykiem i Włochami, ale coraz bardziej zbliża się do Włoch. Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godziną 17 w piątek a godziną 17 w sobotę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godziną 9 w sobotę a godzina 9 w niedzielę.